Tam wszystko pachniało. Jak to tofu, jak anyż, jak cynamon, jak takie korzenne przyprawy. Rock, grunge, brudne, chrypa, oje. Tatuaże budzą zdziwienie, w sensie jak się komuś powie, że się pracuje z dziećmi w przedszkolu, w szkole. Jak to tak z tatuażami przyjęli cię? No tak, raczej tatuaże nie wpływają na kompetencje. To jest takie artystyczne jakieś te pierogi. To jest takie, czujesz takie malutkie dzieło sztuki w ręce. Stałam w kuchni, lepiłam i nagle usłyszałam śpiew ptaków. I to był ojciec, który ze mnie robił chłopa, a tu mama, która chciała ze mnie robić laleczkę. Ja pomiędzy tym wszystkim. Zalewamy to, mieszamy. Aromat, jaki się rozchodzi po kuchni wtedy, to jest coś najpiękniejszego, co można poczuć, naprawdę. No co? No jak no? Takie flirciki lubię. Z jednej strony się z nim, z chłopami tak dogaduję luźno i lajtowo, ale zawsze jest tam jakieś takie drugie dno. I to jest dobre w kobiecości właśnie. Wielokrotne orgazmy. Kobiecość w eterze. Zapraszam. Ola Wójcik. Warto posłuchać, bo same ciekawe rzeczy padły. Naprawdę. No, nie, ja nie kłamię. No.